osoby, które na swojej działce prowadzą działalność centralny, gospodarczą. A dookoła opłaty centralnego za będą jednak o wiele niższe niż teraz. Za drzewo do 500 zł, ja słyszałem, że do Białegostoku pociąg jedzie. 45 jutro minut jest opóźniony. No bo to i tak tamte święta prawosławne, to ze dwa tygodnie po tych babilonkach katolickich tutaj, katolickiej, moherowej w Warszawie, czy na Krakowskim Przedmieściu, czy dookoła Pałacu Kultury Stalina i Lenina, mówi Dominika Chylewska z ruchu lednickiego. Warszawa Centralna, dworca i tamtych żebraków. To jest taki szczególny co moment, mówią, dlatego że kaszlą. Jan Góra zapoczątkował żebraków rad 100. Poznańskich Dominikanów. A największym tym żebrakiem jest Mareczek. Prowadził terroraty. Wiele osób jeszcze o tym pamięta. Wiele osób zbierał tych różnych rzeczy, że prześcignął wszystkich. A tak ja zgoczę, żeby od kogoś wycyganić, tak powiedziała Ewka. Zresztą nie ja wymyśliłam. A o 18 rozpoczęła się procesja przez pola lednickie pod bramę trzeciego tysiąclecia do grobu Jana, ojca Jana. Wieczorem młodzież weźmie udział w uroczystej mszy w intencji zmarłego rok temu dominikanina. Rodzina, przyjaciele i artyści, wierni widzowie pożegnali na cmentarzu w podpoznańskim Przeźmierowie Bogdana Smolenia. W czasie mszy świętej pogrzebowej w kaplicy cmentarnej została odczytana decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o pośmiertnym odznaczeniu satyryka Orderem Odrodzenia Polski. List przysłał również wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński. Bogdana Smolenia żegnał m.in. Zenon Laskowik. Zacznę, przyjaciele, twoim, zwłaszcza twojego talentu. Cieszę się, że przeszliśmy do historii po właściwej stronie. Natomiast nigdy nie chciałem powiedzieć być twoim kumplem. Kumplem, który, wiesz, siedział przy butelce, panie papierosy. Nie chciałem. Chciałem się wyrwać z tego. Wiesz, udało mi się. Nie posłuchałem się gdzieś nie do końca. No żałuję z tego bardzo. Stało jak się stało. Wieczne odpoczywanie, raz oddać Pani na świętość Jego i stanie usiąść na wieków. Bogdan Smoleń zmarł w czwartek po długiej i ciężkiej chorobie. Ostatnie lata życia spędził w Baranówku pod Mosiną niedaleko Poznania, gdzie prowadził fundację stworzenia Pana Smolenia. Na pogrzebie byli jego podopieczni, dzieci korzystające z zajęć hipoterapeutycznych. Pala prezydencka przekazała osobiste przedmioty na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski powiedział informacyjnej agencji radiowej, że są to dwie rzeczy. Pan prezydent spinki, który używał podczas swojej niedawnej wizyty w Berlinie 11 grudnia, gdzie wraz z pierwszą damą wziął udział w uroczystym koncercie kończącym obchody 25-lecia podpisania traktatu polsko-niemieckiego. Natomiast prezydentowa postanowiła przekazać na aukcję słynne zdjęcie z powitania pani prezydentowej i polskich duchownych na lotnisku w Krakowie z okazji Światowych Dni Młodzieży. 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 15 stycznia 2017 roku. Reżyser i scenarzysta Antoni Krause, aktor i satyryk Janusz Rewiński oraz pisarz i poeta Jacek Trznader otrzymali złote medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Srebrnym medalem uhonorowany został znawca i pasjonat historii Warszawy Tadeusz Burchacki. Wśród laureatów brązowych medali znaleźli się także księgarz Danuta Dobosz, aktor Marek Frąckowiat, poeta i pieśniarz Jacek Kowalski oraz wokalista, instrumentalista, lider kapeli warszawskiej, wcześniej kapeli Czerniakowskiej, Stanisław Wielanek. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński, wręczając medale, podkreślał, że to najważniejsze wyróżnienia w dziedzinie kultury dla wybitnych twórców. My tutaj na takich uroczystościach mamy ten przywilej, że prezentujemy bardzo różne oblicza polskiej kultury, różne działania, różne zaangażowania, różne talenty i Państwo jesteście też reprezentantami różnych działań. Chciałem podziękować serdecznie, że jesteście, że zrobiliście tyle dla polskiej kultury. Aktor i satyryk Janusz Rewiński, dziękując za wyróżnienie, nawiązał do spektaklu Teatru Telewizji Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna w reżyserii Olgi Lipińskiej, w którym wystąpił. Tam taki epizod grałem i w pewnym momencie nauczyciel, który reżyserował tam sztucę, już to przedstawienie, mówił do mnie następujący tekst. Ty wiesz, Szymurina, ile by sztuka i kultura zyskała na tym, gdybyś ty nie pojechał tam, obejrzał tego Hamleta, wysłany przez służby partyjne.
wojny, a ja mu na to odpowiadałem w kwestii, znaczy to jest moja wina, że ta kultura akurat się o mnie otarła. Dziękuję bardzo. Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadawane są od 2005 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego osobom lub instytucjom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego właśnie. Wyróżnienie to ma 3 stopnie: medal złoty, srebrny i brązowy. 24 godziny w Polsce i na świecie. Zbliża się godzina 23, powoli kończymy nasz magazyn. Ja już dziękuję za uwagę. Zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.polskieradio24.pl. Polecamy również nasze profile na Facebooku oraz na Twitterze, to również Polskie Radio 24. Ja już dziękuję za uwagę. Witold Tabaka, do usłyszenia. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Prawdziwy mężczyzna nie ma problemów, więc kiedy chce poradzić sobie z najbardziej wstydliwym z nich, wybiera Braveran. Zawarty w Braveranie żeńszej pomaga wywołać i wzmocnić erekcję. Suplement diety Braveran to najlepiej sprzedający się produkt w swojej kategorii. Zaufało mu już prawie 1 milion mężczyzn. Braveran jako jedyny zawiera taką dawkę substancji korzystnie wpływających na sprawność seksualną. Braveran staje na wysokości zadania. Ludzie nie mają ani jednego, a to jest wstyd, ja to bym się wstydził. Autopromocja. Że jemu się należy, gdy tak każdy zaczął grzakać i krakać, że mu się należy, to normalnie. Od rana zalewa nas informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Autopromocja. Pawijanie tam. I ona się tak zastanawia, dlaczego oni... Minęło 23. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do wczorajszego zamachu w Berlinie. Ustawa dezubekizacyjna przyjęta przez Senat. Przepisy czekają teraz na podpis prezydenta. Andrzejowi Dudzie Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego przedstawiło kandydatów na prezesa Trybunału. To Julia Przyłębska i Mariusz Muszyński. Paulina Łukawska, zapraszam. Organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie przyznała się do wczorajszego ataku w Berlinie, w wyniku którego zginęło 12 osób, a blisko 50 zostało rannych. Tymczasem niemiecka policja musiała zwolnić mężczyznę, którego podejrzewano o dokonanie zamachu. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Niemiecka prokuratura federalna poinformowała, że nie wystawiono nakazu aresztowania 23-letniego Pakistańczyka. Przeprowadzone postępowanie nie przyniosło bowiem dowodów na jego zaangażowanie w zamach. Wieczorem mężczyzna został wypuszczony. Oznacza to, że prawdziwy sprawca masakry pozostaje na wolności. Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec powiedział, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest na pełnych obrotach. Tymczasem odpowiedzialność za poniedziałkowy atak w Berlinie wzięło na siebie tzw. państwo islamskie. W zamachu przeprowadzonym na jarmarku bożonarodzeniowym zginęło 12 osób. Wszystko wskazuje na to, że sprawca zamordował kierowcę polskiej ciężarówki, ukradł jego pojazd, a następnie wjechał nim w tłum zgromadzony na jarmarku. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Senat przyjął ustawę dezubekizacyjną. Głosowało 60 senatorów. Wszyscy byli za. Ustawa obniżająca emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL-u została przyjęta bez poprawek. Zgodnie z zapowiedziami senatorowie Platformy Obywatelskiej nie wzięli udziału w głosowaniu. To dlatego, że zdaniem opozycji piątkowe głosowanie nad ustawą w Sejmie w sali kolumnowej nie było legalne.
Na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest dwoje kandydatów, Julia Przyłębska i Mariusz Muszyński. Jak informuje dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski, do kancelarii wpłynęła już uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wpłynęła uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w godzinach popołudniowych do Kancelarii Prezydenta. To jest uchwała dotycząca przedstawienia panu prezydentowi kandydatów na prezesa Trybunału i ta lista składa się z dwóch nazwisk, to jest pani sędzia Julia Przyłębska oraz pan sędzia Mariusz Muszyński. Wcześniej prezydent Andrzej Duda powierzył Julii Przyłębskiej pełnienie obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego do czasu powołania prezesa. Jak nieoficjalnie dowiedziała się informacyjna agencja radiowa, prezydent wyboru prezesa dokona jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Ministerstwo Edukacji Narodowej w oświadczeniu apeluje do Związku Nauczycielstwa Polskiego, by ten nie wykorzystywał oświaty do bieżącej walki politycznej. Dziś prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował, że związek rozpoczął procedury związane z wejściem w spór zbiorowy. A to oznacza, że ZNP przygotowuje się do strajku generalnego. Rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska liczy na to, że ZNP podejmie dialog i wspólnie z resortem wypracuje rozwiązania służące polskiej szkole i polskiemu nauczycielowi. I bardzo liczymy na to, że ZNP jest w stanie rozmawiać o sprawach ważnych z punktu widzenia uczniów, rodziców i nauczycieli, a nie jedynie protestować. I kierownictwo związku takiej woli porozumienia nie przejawia i bardzo liczymy na to, że ZNP podejmie ten dialog, ale inny niż kolejny protest. I wierzymy bardzo w to, że przedstawiciele ZNP zechcą wspólnie z nami wypracować te rozwiązania, które będą korzystne dla nauczycieli. Ministerstwo zapewnia, że troszczy się nauczycieli. W resorcie pracuje zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, który zajmuje się kwestiami zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli. W skład zespołu wchodzą także przedstawiciele ZNP. Strajk ZNP najwcześniej mógłby się odbyć 1 marca przyszłego roku, a w ubiegłym tygodniu zakończyły się prace nad ustawami zmieniającymi system oświaty. Jeśli prezydent je podpisze, to uczniowie do nowej szkoły pójdą od 1 września przyszłego roku. Kraje Unii Europejskiej zgodziły się formalnie na zniesienie wiz dla obywateli Gruzji. Decyzję w tej sprawie ostatecznie zaakceptowali ambasadorowie państw członkowskich. Do zakończenia procedury potrzebna jest jeszcze zgoda Parlamentu Europejskiego. Więcej o tym Beata Pomecka. Wiele wskazuje na to, że europosłowie będą głosować w sprawie zniesienia wiz dla Gruzinów na sesji plenarnej w lutym, ale ostateczną decyzję jeszcze podejmą przewodniczący grup politycznych. Nie powinno być już niespodzianek w głosowaniu, bo wcześniej negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i unijnych rządów wstępnie zgodzili się na zniesienie wiz. Uzgodnili bowiem tak zwany hamulec bezpieczeństwa, czyli mechanizm pozwalający na szybkie przywracanie wiz, gdyby dochodziło do nadużyć czy masowych przyjazdów Gruzinów do Unii. Ten sam mechanizm będzie obowiązywać też Ukrainę, choć w sprawie zniesienia wiz dla obywateli tego kraju negocjacje jeszcze trwają. Unijne rządy zajmą się tą kwestią dopiero wiosną, a głosowanie w Parlamencie Europejskim odbędzie się w kwietniu albo w maju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie duże i gdzieniegdzie przejaśnienia, a także rozpogodzenia padać nie będzie. Na wschodzie oraz południu kraju za to wystąpią mgły, które będą lokalnie ograniczały widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni Celsjusza na południowym zachodzie do plus 1 na krańcach północno-wschodnich i nad samym morzem. Wiatr słaby lub umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 6 minut po 23. Sport. W Polskim Radiu 24. Witam Państwa, Henryk Urbaś, dobry wieczór. Wydarzeniem dnia, na które od kilku miesięcy czekali sympatycy siatkówki, było ogłoszenie nazwiska nowego trenera kadry narodowej naszych siatkarzy. Dziś związkowi działacze już oficjalnie, bo przecieki były wcześniej, potwierdzili, że funkcję tę obejmie Ferdinando De Giorgi, 55-letni Włoch, mający ze sobą bogatą karierę zawodniczą i spore trenerskie osiągnięcia, będzie piątym zagranicznym szkoleniowcem, który obejmie opiekę nad naszą reprezentacją. De Giorgi ostatnio był klubowym trenerem w klubie Zaksa Kędzierzyn-Koźle, a jakie atuty sprawił, że to właśnie jemu Polski Związek Piłki Siatkowej postanowił powierzyć stery reprezentacji, to wyjaśnia prezes federacji Jacek Kasprzyk. Dobra znajomość polskiej siatkówki, przede wszystkim też tej młodzieżowej. Trener De Giorgi
Kadżi wiedział, co mamy w siatkówce męskiej oprócz tej pierwszej reprezentacji, oprócz tych 20-20 paru zawodników, a mamy naprawdę czym się chwalić. Poza tym no też pokazał, że jest warsztatowcem. Pokazał to w ostatnich też meczach Zaksy, jak ta Zaksa jest poukładana, jak gra. To na pewno nie jest miękki trener, my również prowadziliśmy rozmowy akurat w tym konkretnym przypadku z klubem. Klub nie ma nic przeciwko temu, żeby trener Di Giorgi został trenerem reprezentacji. A ja dodam, że trenerski kontrakt zostanie podpisany do jesieni 2020 roku, czyli do igrzysk w Tokio. Pierwszym poważnym sprawdzianem dla nowego szkoleniowca kadry i jego drużyny będą przyszłoroczne mistrzostwa Europy, które od 23 sierpnia do 3 września będą rozgrywane w naszym kraju. W ciągu dwóch najbliższych miesięcy ma być znany również skład sztabu towarzyszącego drużynie. Co ważne, zgodnie z kontaktem, ma on być polski. Bez powodzenia walczymy dziś polskie drużyny rywalizujące w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Siatkarze z Krybełchatów w łódzkiej hali ulegli drużynie Azimut Bodena 1-3. Próbowaliśmy walczyć, lecz nie daliśmy rady, zdaje się mówić libero z Kry Kacper Piechocki. Chcieliśmy zrobić jak najlepszy wynik. Myślę, że byli drużyną lepszą, ale na pewno będziemy dalej walczyć i w rewanżu postaramy się zagrać lepiej. Tam jest taka proporcja, że 5 zawodników bardzo mocno zagrywało i ciężko było się przeczytać, kiedy im te zagrywki wychodziły. Trudno, musimy takie mecze też grać i pracować, żeby móc walczyć jak równy z równym. Zwycięstwa nie udało się osiągnąć także koszykarzom z Telmetu. Widzę mistrzów FIBA, Zielonogórzanie po dramatycznej końcówce i dogrywce minimalnie 80-81 przegrali z Partizanem Belgrad, a bilans dotychczasowych występów z Telmetu w tych rozgrywkach to 4 zwycięstwa i 6 przegranych. Jak podał dziś resort sportu, Rada Ministrów na swym dzisiejszym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Przewiduje on rozwiązania zgodne ze standardami międzynarodowymi w tym zakresie. Zakłada m.in. powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej. Ma ona ściśle współpracować z policją, prokuraturą, służbą celną, żandarmerią wojskową i Strażą Graniczną. Projekt stwarza możliwość wymiany informacji między tymi służbami a agencją, a to powinno pozwolić jej na prowadzenie własnych dochodzeń w sprawach dopingowych. Warto dodać, że Ministerstwo Sportu i Turystyki wspólnie z władzami Katowic zgłosiło kandydaturę tego miasta jako miejsca Światowej Konferencji Antydopingowej za 3 lata. Decyzja WADA w tej sprawie ma zapaść w maju przyszłego roku, a rywalami Katowic są Maskat w Omanie i szwajcarska Genewa. 70 tysięcy fanów tenisa z całego świata uczestniczyło w tegorocznym plebiscycie na najsympatyczniejszą zawodniczkę tego sportu. Miło nam poinformować, że już po raz 6 z rzędu tytuł ten zdobyła Agnieszka Radwańska. Gratulujemy. Polski Komitet Olimpijski da funkcję szefowej naszej misji olimpijskiej na zimowe igrzyska w Pyeongchang w lutym 2018 roku desygnował dziś panią Marzenę Koszewską. Tę rolę pełniła już ona podczas igrzysk w Londynie, Soczi i Rio de Janeiro, a Vancouver była zastępczynią szefa misji. Do igrzysk Korei Południowej pozostało dziś 415 dni. Sport w Polskim Radiu 24. Reklama. To mit, że prawdziwy mężczyzna nie ma problemów, więc kiedy chce poradzić sobie z najbardziej wstydliwym z nich, wybiera Braveran. Zawarty w Braveranie żeńszeń pomaga wywołać i wzmocnić erekcję. Suplement diety Braveran to najlepiej sprzedający się produkt w swojej kategorii. Zaufało mu już prawie 1 000 000 mężczyzn. Braveran jako jedyny zawiera taką dawkę substancji korzystnie wpływających na sprawność seksualną. Braveran staje na wysokości zadania. To była reklama. 11 minut po godzinie 23. Dobry wieczór, Olga Mickiewicz. To jest ostatnia przed świętami audycja o sobie samych, a skoro już za kilka dni święta, Wigilia, to będziemy też o tej świątecznej atmosferze rozmawiać. Czy Polacy wolą bożonarodzeniową tradycję, a może coraz chętniej świętują w nowoczesny sposób? Będziemy o tym rozmawiać do północy. Najpierw jednak posłuchamy reportażu Jakuba Tarki. Szybciej, więcej, dalej. Połowa listopada. Na sklepowych wystawach gdzieniegdzie pojawiają się już świąteczne ozdoby, a w supermarketach coraz częściej można usłyszeć charakterystyczne dzwoneczki. Co o tym myślimy? Takie święta trwające miesiące, a nie 4 dni, to jest wymuszone przez rynek. To jakoś zaczynamy się do tego przyzwyczajać. Słyszeliście Państwo, co tutaj mówiła Monika Małkowska, aktorka, malarka, pisarka, poetka. Od paru lat. Że nie lubi żadnych świąt Bożego Narodzenia i tak z ludzkiego punktu widzenia żadnych życzeń. Ja też jak śpiewałam w cerkwi w Białymstoku i tam na Paschę
na wiosnę. Jest taki moment, że wszyscy tymi palemkami po nogach się biją, tak delikatnie, niczym pokrzywą. No to dzięki temu można dłużej żyć. No ale zaczynają się obcałowywać na górze, na chórze, no i w całej cerkwi. Obcałowują się, lewa, prawa, prawa, lewa, ach, jaka tylko fana na chórze. A ja tego nie lubiłam, bo ja lubię się tak ucałować tak spontanicznie, ale tak na akord z każdym się całować, i z dyrygentem, i z tą, i z tym, i z chłopcem, i z dziewczyną, no to jakoś tak za dużo dla mnie coś było, także ja nie jestem taką... Taką dużo mediów, taką do namawiania się. Do reklamy, bądź to telewizja, zabawcie, radio, różnego rodzaju. To jeszcze namawiania się, ale po co te całusy takie? Że słuchajcie, coraz fajne, fajne, ale nie na, nie, na, nie za wszelką cenę, nie, nie wszystkich. No. Zachęcajcie ludzi do zakupu. No oczywiście, to czysty marketing, to jest oczywiście dla nich bardzo korzystne, no bo to jest kwestia reklamy, ale ludzie też potrafią być tym zmęczeni, no bo jeżeli na początku listopada, bądź połowie jeszcze świąt nie ma, już się czują napastowani tą tematyką świąteczną, jest to poniekąd też takie odrzucające. No marketing wykorzystują wszystkie możliwe chwyty, żeby sprzedać więcej. Świąteczne wystawy, reklamy, które atakują nas z każdej strony, sprzedaż gadżetów, prezentów, telefonów, tego typu rzeczy, no jeszcze dodatkowo dzieci są także atakowane reklamami zabawek, które też kosztują chorym na lekkie pieniądze. No, a rodzice chcą jakoś sprostać tym wymaganiom. No i chcą także swój status pokazać przez coraz większe zakupy. Robienie prezentów, na tym się skupiamy, na tym, żeby było przyjemniej i żeby mieć chwilę wolnego tak naprawdę. W tamtym roku prowadziliśmy taką sondę i rzeczywiście były badania dla nas dość zaskakujące, że święta jako święto liturgiczne kojarzyło się tylko 8% osób, które były przepytywane. Natomiast większa część mówiła, że to jest okres odpoczynku, no i te prezenty zawsze się wszystko przewijały na pierwszym miejscu. Jednak te prezenty przyćmiewają te święta. Każdy jest przygotowany na prezenty, na odpoczynek. Cały czas obdarowujemy znajomych z typowymi czy to kosmetykami, czy choćby tym przysłowiowym krawatem, choć skarpetkami. No ale chodzą również te nowe formy obdarowywania. Są skoki spadochronowe, to są jazdy super szybkimi samochodami, takimi jak Lamborghini i Ferrari, to są loty w tunelach aerodynamicznych, kursy kulinarne, to są różnego rodzaju kursy strzelania z broni, ponieważ dużo osób o tym marzy, nie było tej możliwości. Obecnie te strzelnice powstają, więc w sposób w pełni legalny możemy zobaczyć, jak to jest. Są to różnego rodzaju kursy nurkowania, masaże dla kobiet oraz różnego rodzaju zabiegi. Także to się trochę zmieniło. Nie czuć tej atmosfery takiej. Obawiam się, że za kilka lat nasze wnuki to nie będą w ogóle pamiętały. To się tylko będzie kojarzyło ze sklepem i z prezentami i nic więcej. Nie można tego porównać. Wszystko robiło się w domu, czy z ciasta, mięsa i innego. No wszystko, dosłownie wszystko. A teraz wszystko gotowe się kupi. Kopusta, pierogi, wszystko, bigosy, no to wszystko było domowej roboty, tak jak ja pamiętam. Kiedyś było tak, że były te wędzenia, się kupowało, peklowało, piekło, wszystko. Młodzi nie mają czasu na to. Spotyka się człowiek w te święta, ale to już nie są te święta, które były kiedyś. Każdy przychodzi, posiedzimy, zjemy obiad, pośpiewamy kolęd i to wszystko. Każdy jest zapracowany, zaladany za tego. Młodzi ludzie wolą spędzić ten czas świąteczny poza domem. O. Ginie tradycja po prostu. W zasadzie, proszę pana, to jest tak, że to, co się wydaje na święta, to można sobie dołożyć i pojechać i spędzić ten czas miło. Ciepły kraj. Na przykład. Anna Wiśniowska, Biuro Podróży. Dominikana, Kuba, Tajlandia, Oman, Emiraty Arabskie też są dosyć popularne. Od listopada już się zaczyna. Pytanie, tak, oferty. 5 lat temu, jak pracowałam, no to było mniejsze zainteresowanie świętami, tak? Że jednak tutaj Polacy chcieli spędzać święta w Polsce, a teraz jest więcej osób, którzy chcą jednak wyjechać. No z tego, jak tutaj klienci nam opowiadają, no to jadą wypoczywać i nie myślą w ogóle o świętach, tylko sam odpocząć właśnie od kupowania prezentów, korzystając z wycieczek fakultatywnych. Odpoczywają, tak? Ze słońca i nie myślą o świętach. Są drugą stronę raczej. Są hotele na Wyspach Kanaryjskich, każdy hotel ma swoją choinkę,
są te ozdoby świąteczne, a na zewnątrz jest 25 stopni, więc troszkę oszukane święta, prawda? Ale z reguły im się podoba i też wiedzą, że nie będzie tak jak w Polsce, prawda, jak u siebie w domu. Zrobić te święta w egzotyce. To jest przyjemne, fajne. Ja to też zrobiłem kilka lat temu, ale w jakiś sposób omija ci coś. Bo cała ta atmosfera, chociażby to, że po prostu jest zimno i myślisz, czy będzie śnieg, czy nie będzie. Wysyłasz SMS-a, dzwonisz do znajomego, spotykasz się w gronie, właśnie robisz te zakupy przedświąteczne. To wszystko cię omija, bo jesteś na wakacjach. Może to jest właśnie ucieczka od tego. No jest to ucieczka, tylko tyle, że jak ktoś to spróbuje, no to później się zorientuje, czy to robisz drugi raz, czy nie. No. Ja drugi raz tego nie zrobię. Wolę spędzić tu święta, a już nowy rok gdzieś indziej. I jeszcze jedno. Na coraz bardziej wyszukane prezenty i podróże trzeba mieć pieniądze. Artur Sarnecki, autor blogu Finanse po ludzku. Polacy pożyczają coraz więcej po to, żeby zorganizować także święta. Chcą jak najlepiej wypaść między swoimi znajomymi czy wśród rodziny, pokazać na co ich stać. Właśnie na to korzystają firmy pozabankowe czy też banki. Zazwyczaj Polacy biorą właśnie od 2 do 4 tysięcy złotych na takie świąteczne wydatki. Jeśli kredyt bankowy może być na poziomie 10-20% w skali rocznej oprocentowania, no to pożyczki pozabankowe mogą nas kosztować 100-200% w skali roku. Nie mówiąc już o chwilówkach, koszty ich mogą sięgnąć 600-1000% w skali roku. No i de facto może być tak, że biorę 1000 zł teraz, po roku spłacam ponad 3000 zł. Ale święta się udało zorganizować. Ale święta są, tak, genialne. Z tym, że za chwilę będą kolejne święta, kolejne wydatki, trzeba będzie wziąć kolejną chwilówkę, pożyczkę i właśnie od tego zaczyna się pętla kredytowa. Jest to, co nam zostanie ze świąt. No, ale wiele osób wybiera póki co takie rozwiązanie. Tak naprawdę nie czując ducha tych świąt, tego, co jest w tym wszystkim najważniejsze. Wcześniej tego nie mieliśmy. Jest to jakiś proces na pewno związany z tym, że trzeba sprzedać więcej towaru, trzeba się do tego bardziej nastawić, otoczyć się tymi prezentami. Czy chcemy, czy nie chcemy, to jest to dookoła nas. Czujemy, że jesteśmy trochę forsowani właśnie, tak, aby myśleć wcześniej niż normalnie o świętach. Dużo prezentów postaramy się kupić też. Czuć, że jest tutaj akcent komercjalny przede wszystkim faktycznie. Ale z drugiej strony sama zastanawiam się, co możemy robić, bo w końcu to są skróty, które dyktują ten rytm. No możemy tylko postarać się, aby właśnie nie tak wcześniej zacząć przygotować święta, ale z drugiej strony no wiadomo, że to jest właśnie taki trend i że jeżeli jesteśmy stymulowani, no to trudno odmawiać. Czy ta tradycja jest cały czas atrakcyjna, czy może jest męcząca, może jest dodatkowym obowiązkiem, nie do końca już dla nas przyjemnym? O tym będziemy rozmawiać do północy. W studiu Polskiego Radia 24 są goście. Elżbieta Pożarowska, psycholog. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Małgorzata Kunecka, etnograf z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, autorka książki Zwyczaje Świąteczne w Polsce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Adam Gąsior, redaktor naczelny magazynu turystycznego Wasze Podróże. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Jakub Tarka ze studia reportażu i dokumentu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zastanawiam się, jakie są Państwa odczucia. Czy też widzą Państwo wokół siebie zmęczenie świętami, zniechęcenie? Takie poczucie, że kupowanie prezentów, ubieranie choinki, gotowanie świątecznych potraw to nie jest atrakcja, która się dzieje raz w roku, tylko to są dodatkowe obowiązki, którym musimy sprostać i na które musimy zarobić. I że to jest już dla nas za dużo, że mamy tego dosyć. Pani Elżbieta Pożarowska. Ja myślę, że jest coś takiego rzeczywiście w rodzaju ciśnienia na to, że ma być wspaniale, idealnie. Zresztą no my sami tworzymy napięcie związane z przygotowaniami świątecznymi. Sami sobie. Sami sobie, tak. Przez to, że chcemy dorównać na przykład temu, jak to było u nas w domu rodzinnym wcześniej. Albo chcemy takie świetne zrobić, nie wiem, pierogi jak babcia, czy barszcz jak mama, czy choćby nawet zrobić takie przyjęcie, jakie widzimy na ilustracjach w magazynach kolorowych.
te magazyny kreują coś w rodzaju takiej magii świąt, której no, jakoś ulegamy, że może być tak pięknie, że to jest jakoś w zasięgu nas. A po co nam właściwie ta magia tych świąt? Nie rozumiemy, że to jest tylko kolorowy obrazek, że to jest produkt? Nie, chyba nie, rzeczywiście. To jest tak sprzedane, że to jest coś niezwykłego, że to daje jakąś dodaną wartość ciepła, bliskości, rodzinności. No, a potem okazuje się, że w tych naszych domach rodzinnych niekoniecznie zawsze jest ani tak ciepło, ani tak blisko, ani tak rodzinnie. I wtedy pojawia się napięcie, pojawiają się konflikty czasami. No i na pewno zmęczenie. Pan Adam Gąsior, pan zapytał poza anteną przed chwilą, słuchaliśmy tego reportażu tutaj wspólnie i pan zapytał, no jak to, nie znaleźliście naprawdę nikogo, kto byłby za świętami? Pan nie dostrzega tego zmęczenia? To jest zdziwiające. Znaczy, ja zaraz przejdę pewnie do turystyki, ale wśród moich znajomych i wśród mojej rodziny nie ma nikogo, kto by narzekał na święta. Poza oczywiście żartobliwym narzekaniem, że trzeba pierogów więcej lub mniej ulepić lub podjechać na zakupy. Znaczy, jeśli chodzi o turystykę, święta nie są chyba, prawdopodobnie są dla niektórych, a nie są ucieczki, znaczy wyjazdy świąteczne. Nie wiążą się raczej z upadającą tradycją czy z upadkiem religijności. Chodzi o to, że święta na coraz więcej Polaków na wyjazdy świąteczne decyduje się dlatego, że są wygodne w układaniu urlopów. Wyjąwszy ten rok akurat, gdzie nie mamy takiej możliwości. W zeszłym roku wystarczyło wziąć, jak Państwo pewnie wszyscy sobie pamiętają, 3 dni, żeby mieć 14 dni urlopu. Bo i tak to jest jedyny powód, aż mi się nie chce. Coraz więcej ludzi wyjeżdża w ogóle w ciągu ostatnich 2 lat, żeby opalić pewne mity, które to też tutaj wpadły w wypowiedzi pani pracującej w biurze podróży. W ciągu ostatnich 2 lat prawie 50% Polaków wyjeżdżało. Kolejne 25% deklarowało, że chciałoby wyjechać. Ale z tych 47% dokładnie procent, które wyjeżdżały w ciągu ostatnich 2 lat, tylko 20% wyjeżdżało za granicę. I teraz, żeby już pogłębić zupełnie, z tych 20% za granicę, prawie 30% to były wyjazdy do Niemiec i do Wielkiej Brytanii, które raczej nie łączą się z wyjazdem wypoczynkowym, tylko wyjazdami do rodzin. 5% tylko wyjechało do Azji. 7% do Afryki Północnej, czyli do Tunezji, powiedzmy Maroka i Egiptu. Większość Polaków, jeśli wyjeżdża na święta, to wyjeżdża do Polski. A tu z kolei się układa tak, to się tak układa, że większość to są wyjazdy rodzinne i wielkomiejskie, tak bym to nazwał. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać, dokąd Polacy wyjeżdżają w czasie świąt i czego oczekują po tych wyjazdach, bo to jest też dla mnie interesujące, jak sobie wyobrażają taki swój idealny, wymarzony, bożonarodzeniowy wyjazd. Jakub, ale ciebie też chcę zapytać o kulisy powstawania tego reportażu. Czy rzeczywiście tak chętnie narzekamy? Rozmawiałeś z różnymi ludźmi i co? Wszyscy mają dosyć świąt? Ja myślę, że większość osób, tych, z którymi rozmawiałem, większość ceni święta, choćby ze względu na to, że mogą się spotkać z rodziną, czy te dni są wolne. A z drugiej strony wiele osób zauważa właśnie to, że jest taki proces komercjalizacji tych świąt. Rzeczywiście już coraz wcześniej, sam wiem, że w części mojej rodziny już po 1 listopada, kiedy rodzina spotyka się na obiedzie, po powrocie z cmentarzy krąży już lista prezentowa i każdy może wpisać tam, co by chciał dostać. To pragmatycznie bardzo. Bardzo pragmatyczne, tak, ale to są prawie 2 miesiące do świąt, więc ten proces większość osób zauważa i uznaje go za coś no, nienaturalnego i coś, w co jesteśmy w pewien sposób wciągnięci przez choćby handel, przez biznes. A coś ciebie zaskoczyło podczas tych rozmów, które toczyłeś z ludźmi spotkanymi na ulicy? No, na pewno trochę mnie zaskoczyło to, że unika się takiego określenia, na przykład przesłuchiwałem te wszystkie materiały, to co nagrałem, tych rozmów więcej, unika się na przykład samego określenia Boże Narodzenie. Ludzie mówią po prostu święta, prawda? Wydaje się to takie uniwersalne, pozwala też, tak myślę, uniknąć trochę rozmowy o właśnie o religii, o duchowości, o tym kontekście religijnym. Tak mi się wydaje, że z tym mamy też trochę problem. To jest takie moje zaskoczenie. Z jednej strony, a z drugiej strony no to jest coś może i trochę spodziewanego, bo chyba mamy
niektóre rzeczywiście z tym problem. Czy ludzie się czegoś boją? Bo rozmawialiśmy też poza anteną, że boją się rzeczywiście tych spotkań rodzinnych ze względu na to, że boją się rozmów przy stole. Boją się rozmów przy stole. Dwie panie mówiły o tym, że obawiają się tych podziałów, które są również pomiędzy członkami rodziny ze względu na różne przekonania polityczne i właśnie mówiły, że będą się starały nie poruszać tych tematów, ale ciężko jest tego uniknąć. Więc no, to, co się dzieje na świecie, w kraju, to te nasze różnice, no to jest taka obawa, że o tym trzeba będzie rozmawiać i to być może popsuje jakąś tę atmosferę taką serdeczną, rodzinną. W reportażu mogliśmy usłyszeć, kiedyś to były czasy, wszystko się robiło samemu, te pierogi lepione własnoręcznie, wszystkie te kolędy, spotkania, które przebiegały zupełnie inaczej. Czy rzeczywiście z tymi naszymi obyczajami, zwyczajami jest tak źle, że one zanikają z roku na rok? Jak to wygląda? Z mojej perspektywy wygląda czyli to... perspektywy etnografa. Perspektywy etnografa, chociaż pamiętajmy, że każdy etnograf jest też człowiekiem i ma swoje przekonania, być może kto inny też inaczej by spojrzał, ale z tym bagażem etnograficznym, który mam w głowie, widzę to w ten sposób, że kultura, jeśli jest żywa, musi się zmieniać. Gdybyśmy po prostu stali na straży takiego niezmiennego jakiegoś kanonu zachowań, kanonu tego postępowania wokół świąt, to by oznaczało, że ta kultura i właśnie ten zwyczaj nie jest już tak naprawdę żywy, bo nasza codzienność się zmienia i nasze świętowanie też się zmienia i to jest naturalne. Mnie to w ogóle uderzyło, że właśnie jest to narzekanie, że kiedyś było inaczej. To jest troszeczkę w stylu dzisiejsza młodzież jest, prawda, inna niż my byliśmy. Oczywiście, że dzisiaj jest inaczej, ale ja tak w tych wypowiedziach dostrzegałam taką troszeczkę mitologizację tej przeszłości, jakby ona była takim bezczasem. To znaczy kiedyś było tak, było dobrze, święta były inne, był nastrój, była odpowiednia atmosfera. Od pewnego czasu to się skończyło. Przecież państwo, którzy wypowiadali się w tym reportażu, zapewne też święta, które pamiętają z dzieciństwa, są inne niż te, które na przykład obchodzili ich dziadkowie, którzy znowuż mogli powiedzieć to samo, kiedyś było inaczej, tak? Może to jest taka nostalgia za czasami dzieciństwa właśnie, kiedy wszystko jest wspaniałe i Mikołaj przychodzi. Ale nie tylko, bo jedna z pani opowiadała o tym, że na przykład w PRL-u ona musiała wystać w kolejce, żeby dostać kawałek mięsa i później przychodziła z tą zdobyczą do domu i mówiła, no teraz to będą święta i to było oczekiwane, a dzisiaj wszystko można kupić, no na co dzień mamy to wszystko, co i w święta można mieć na tym stole. Więc może się zmienia to, że mniej przygotowujemy sami, ale ta tęsknota za dzieciństwem tutaj jest ewidentna, bo te głosy były raczej starsze i to oczywiście jest tak, że jak jesteśmy mali, no to świat jest prostszy znacznie, opiekują się nami dorośli i wtedy naprawdę nie ma żadnych zmartwień i jest tylko świątecznie i przyjemnie, a jak się stajemy dorośli i odpowiedzialni, to na nas ciąży wtedy właśnie ciężar przygotowania, prawda? I nie wydaje nam się to już takie atrakcyjne wtedy. No właśnie, o tym będziemy jeszcze rozmawiać do północy. W studiu Polskiego Radia 24 są goście i do rozmowy z nimi wrócę już za kilka minut, a teraz czas na najważniejsze informacje. Informacje dnia w skrócie. Minęła 23.30, Paulina Łukawska, zapraszam. Szef MSW Niemiec Thomas de Maizière powiedział telewizji ZDF, że Pakistańczyk podejrzany o dokonanie zamachu w Berlinie wyszedł na wolność z powodu braku dowodów, co oznacza, że sprawca ataku zbiegł. Zapewnił, że śledztwo i pościg są kontynuowane. Dotychczasowe wyniki śledztwa nie potwierdziły podejrzeń o popełnienie przestępstwa przez podejrzanego, który nie przyznał się do czynu. Czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej prokuratury. Badania nie potwierdziły jego tożsamości nie potwierdziły jego obecności w szoferce ciężarówki, która wjechała w tłum ludzi na jarmarku świątecznym w Berlinie. De Maizière powiedział, że wydarzenie w Berlinie było z pewnością zamachem, zastrzegł jednak, że nie ma dowodów na islamsko-terrorystyczne podłoże tej zbrodni. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do zamachu.
Senat przyjął ustawę dezubekizacyjną. Głosowało 60 senatorów. Wszyscy byli za. Ustawa obniżająca emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL-u została przyjęta bez poprawek. Z przyjęcia zapisów cieszy się senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Żaryn. Ustawa dezubekizacyjna, którą dzisiaj uchwaliliśmy, jest historyczna. Ona zamyka pewien etap naszej współczesności, której niestety, ale funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa dalej byli beneficjentami pracy, którą im zlecał aparat partyjny z biurem politycznym KCPZPR na czele. Zgodnie z zapowiedziami senatorowie Platformy Obywatelskiej nie wzięli udziału w głosowaniu. Jak wyjaśnia senator Bogdan Knich, przyczyną było piątkowe głosowanie nad ustawą w Sejmie w sali kolumnowej. To jest jedyna metoda na pokazanie tego, że uznajemy, że są to tylko dokumenty, a nie projekty ustaw ze względu na ich wadę prawną. Ta wada prawna polega na tym, że zostały przyjęte w niewłaściwy sposób, a zatem nie mogą być uważane za ustawy. Senat może obradować tylko i wyłącznie nad ustawami. Głosować też tylko ustawy może. Oprócz ustawy dezubekizacyjnej senatorowie uchwalili dziś także między innymi ustawy o ochronie przyrody i lasach. Przez cały tydzień bilety do Zamku Książ będą dużo tańsze. Zarząd spółki obniżył cenę o 2/3 dla wszystkich, którzy będą chcieli obejrzeć najsłynniejszy wałbrzyski zabytek w świątecznej szacie. Na zwiedzających czeka m.in. imponująca choinka w sali Maksymiliana oraz wystawa świątecznych ozdób wykonanych przez dzieci. Proponujemy też wyjątkowo emocjonujące nocne zwiedzanie zamku w pierwszy dzień świąt, mówi Magdalena Woch z działu promocji książa. To będzie takie zwiedzanie specjalne, ponieważ zwiedzać będziemy z elfami, z zamkowymi duchami, z postaciami związanymi z Bożym Narodzeniem, ale ja na razie nic więcej nie mogę powiedzieć, ponieważ to ma być niespodzianka dla zwiedzających. Rabat będzie obowiązywał do 24 grudnia włącznie na wszystkie trasy turystyczne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wiadomości z życia Kościoła. Papież Franciszek zapewnił, że przyłącza się do wszystkich ludzi dobrej woli zaangażowanych na rzecz tego, aby położyć kres zabójczemu szaleństwu terroryzmu. Słowa te znalazły się w telegramie wysłanym dziś do arcybiskupa Berlina Heinera Kocha. W depeszy kondolencyjnej wystosowanej w imieniu papieża po poniedziałkowym zamachu na świątecznym jarmarku w stolicy Niemiec, sekretarz stanu Watykanu kardynał Pietro Parolin napisał, że z głębokim poruszeniem Ojciec Święty dowiedział się o straszliwym akcie przemocy w Berlinie, gdzie znaczna liczba osób odniosła obrażenia i wiele osób zginęło. Jego świątobliwość zapewnia o swoim udziale w żałobie rodzin, wyrażając współczucie i bliskość w ich bólu, dodał kardynał Parolin. Podkreślił, że papież modli się za zmarłych i za rannych. Kościół w Niemczech wzywa, aby modlić się za ofiary wczorajszego zamachu, a jednocześnie apeluje o spokój w ocenie sytuacji. Biskupi zapewniają o swojej modlitwie i zapraszają na nabożeństwa żałobne. Przestrzegają także przed narastaniem nienawiści wobec uchodźców. Jestem wstrząśnięty wiadomościami z Berlina, napisał dziś rano przewodniczący niemieckiego episkopatu, kardynał Reinhard Marx. Zapewnił o swojej modlitwie za ofiary i ich rodziny oraz wezwał całe niemieckie społeczeństwo do jedności w tych trudnych chwilach. Na nabożeństwo żałobne w samo południe do berlińskiej katedry świętej Jadwigi zapraszał arcybiskup Koch. W związku z informacją policji, że zamachowcem mógł być młody Pakistańczyk zameldowany przed rokiem w Niemczech jako uchodźca, biskup Stefan Ackermann z Trewiru zaapelował o spokój i roztropność. Zrozumiałym jest, że ludzie boją się i są rozgniewani, ale nie możemy dać się wciągnąć w dynamikę sprawców, bo dokładnie o to im chodzi, aby nas podburzyć przeciwko sobie i podsycać nienawiść, powiedział biskup Ackermann. Jeżeli byłoby trzeba, jestem gotów pójść drugi raz do parlamentu na opłatek, aby święta były spokojne, by wszyscy potrafili myśleć w kategoriach dobra wspólnego, oświadczył dziś metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Hierarcha w przedświątecznym spotkaniu w Sejmie uczestniczył w czwartek. Dziś spotkał się w Świątyni Opatrzności Bożej z dziennikarzami i podzielił się z nimi opłatkiem. Odnosząc się do aktualnej sytuacji politycznej stwierdził, że tym, co może połączyć, jest tylko myślenie ponad podziałami. Rzeczywiście takiego połączenia potrzeba, podkreślił metropolita warszawski. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Elżbieta Pożarowska, psycholog, Małgorzata Kunecka-Etnograf z Państwowego Muzeum Etnograficznego i Adam Gąsior, redaktor naczelny magazynu turystycznego Wasze Podróże, to goście dzisiejszej audycji o sobie samych. Rozmawiamy o świętach i o tradycjach, bądź o
zniechęceniu wobec tradycji, o tym, czy nie mamy ich dosyć, czy nie chcemy przed nimi uciekać. Ja się zastanawiam jeszcze nad tymi zwyczajami świątecznymi. Pani mówiła, że kultura, która się nie zmienia, to właściwie taka martwa kultura. Takie kultury nie istnieją. A które zwyczaje świąteczne już zanikły całkowicie? I nie mówię tutaj o takich bardzo lokalnych, bardzo starych, które no, właściwie już nie mają racji bytu, bo też często społeczności, które je kultywowały, się zupełnie zmieniają, ale takie, które się zmieniły w ciągu ostatnich 10, 15, 20 lat na przykład. Przychodzi pani coś takiego do głowy? Oprócz wysyłania kartek pocztowych z życzeniami, no bo to już wymarło. Znaczy na pewno jest inne, na przykład inny charakter mają obchody kolędnicze, tak? Kiedyś polegało to głównie na odwiedzaniu sąsiadów, spotkaniu z przyjaciółmi. Teraz jest to bardziej świadome podtrzymywanie tej tradycji. Bardziej te obchody są związane z festiwalami folklorystycznymi, ale nie wszędzie, bo też słyszę od różnych znajomych, że gdzieś właśnie w mniejszych miastach czy na wsi chodzą dzieci głównie i rzeczywiście przychodzą po jakieś słodycze, przychodzą. Także ciężko powiedzieć o czymś, że zniknęło zupełnie, bo zawsze się znajdzie miejsce, gdzie jeszcze coś jest kultywowane. Na pewno trochę się przesunął ten czas, kiedy rzeczywiście na przedświąteczny okres, chociaż zawsze Adwent był takim czasem przygotowań do świąt, może one trochę inaczej wyglądały, ale też przecież właśnie czy to zdobywanie różnych rzeczy na święta, czy robienie ozdób choinkowych, to też było szykowanie się do świąt i ono też trwało bardzo długo. Z tym, że kiedyś właśnie ten czas poświąteczny i karnawał w ogóle był takim okresem świętowania, a teraz na przykład te spotkania świąteczne przeniosły się na ten przedświąteczny tydzień. To jest na pewno jakaś zmiana. Czyli te wszystkie opłatki zakładowe na przykład, te śledziki w gronie znajomych, bo no tak, chociaż to nie jest też jakaś zupełna nowość, bo to jest już taki powojenny zwyczaj. Kiedyś rzeczywiście bardziej spotykano się w tym poświątecznym czasie, ale to już jest kilkadziesiąt lat, więc to też na pewno rzeczywiście reklamy, na pewno to, że wcześniej różne rzeczy są w tych świątecznych opakowaniach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to jest znowuż w kontraście do tej szarości, którą mieliśmy w PRL-u, do tego, że te pomarańcze raz w roku przyjeżdżały, co wszyscy jakoś tam wspominają. I może rzeczywiście wtedy te święta się wydawały tak wyjątkowe, bo pewne rzeczy były tylko raz w roku dostępne, ale to też jest pewnie powód, dla którego są te wszystkie wyjazdy, bo to, co jest ważne, to, że święta mają być inne od codzienności, tak? One nadal mają być tym wyjątkowym czasem, tylko ta wyjątkowość różnie jest podkreślana i różne w związku z tym mamy plany i pomysły. No właśnie, wyjazdy bożonarodzeniowe. Czy one biorą się stąd? Bo już wiemy, że to jest bardzo niewielki procent. Jeżeli już Polacy wyjeżdżają, to raczej w Polsce do jakichś hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, ale jeżeli w ogóle wyjeżdżają, to właściwie dlaczego? W tym czasie akurat. Jeden powód to jest to, że jest dużo wolnych dni. Dużo wolnych dni, trochę niższe ceny niż będą za 3 tygodnie, za 4 tygodnie podczas ferii szkolnych, więc jeśli ktoś się decyduje jechać na narty, to ma narty. Akurat wyjazdy narciarskie to 99% w tym okresie to są kraje chrześcijańskie, a więc Włochy, Austria, Słowacja. Więc tu można połączyć to. W tych krajach kultywuje dalej się pewne tradycje chrześcijańskie, więc można chociażby liczyć na Wigilię albo jakąś świąteczną kolację. Natomiast ci, którzy wyjeżdżają daleko, a to jest naprawdę kilkadziesiąt tysięcy ludzi od dwóch lat, to się tak troszeczkę zwiększa oczywiście, ale to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Oni należą do tej grupy, którzy albo chcą zapomnieć o kłopotach związanych ze świętami, albo w ogóle w Polsce też by mieli kłopot z normalnym obchodzeniem świąt, ponieważ w tych krajach nie ma co liczyć na to, że ktokolwiek tam pamięta. Owszem, są dekoracje świąteczne, ale to jest blichtr zamierzony dla gości. Nie podadzą nam dań wigilijnych na kolacji w hotelu, który mamy all inclusive, nie podadzą tego również gdzieś na Kubie, czy na Dominikanie, czy w Azji, czy nawet w Dubaju. Będzie święty Mikołaj na pustyni, będzie bałwan w hotelu pod palmą, będą jakieś inne kabaretowe bardziej elementy świąteczne, ale no to nie będzie to. Czemu jadą? Troszeczkę niższe ceny, dostępność wyjazdów. To w ogóle Polacy się już od 10 lat, ale w ciągu kilku ostatnich lat stali się bardziej mobilni. Lubią wyjeżdżać, mają lepsze możliwości, jednak ta średnia troszeczkę
zmniejsza się bezrobocie, jest dostępność tanich linii lotniczych, przewoźników autobusowych. Trzeba pamiętać, że w tym okresie świątecznym też stosunkowo niewielki procent podróży samolotami. To są podróże samochodowe, które znowu pokazują na rozkład, gdzie jeździmy. To są to te kraje, do których możemy dojechać samochodem. Minimalny procent z tych wyjeżdżających na święta jeździ pociągami. Czy taki wyjazd daleki do kraju egzotycznego, w którym właśnie nie ma kolacji wigilijnej, może święty Mikołaj, może dekoracje świąteczne, ale w takiej bardzo komercyjnej odsłonie. Czy to może być jakaś ucieczka? Bo ja znam z własnego otoczenia jeden przykład, kiedy rodzina wyjechała na Boże Narodzenie do ciepłego, egzotycznego kraju. To się stało wtedy, kiedy w tym małżeństwie jednej osobie zmarła matka, drugiej osobie zmarł ojciec i oni uznali, że po prostu nie chcą tych świąt takich jak zwykle, wolą się oderwać od tego, co się wydarzyło u nich w ciągu ostatnich miesięcy, chcą czegoś zupełnie innego. No właśnie, ten przykład choćby pokazuje, że to może być ucieczka. Myślę, że to nie jest reguła, ale rzeczywiście ucieczka nie zawsze od aż tak dramatycznych przeżyć, czy wspomnień, czy historii, ale także właśnie ucieczka od pracy, takiej naprawdę ciężkiej pracy domowej, którą na przykład musi wykonać jedna osoba, bo nie ma wsparcia w rodzinie. Więc wtedy czasem podejmuje się takie decyzje, albo właśnie ktoś ogłasza, w tym roku nie przygotowuję świąt, bo jest zawsze wszystko na mojej głowie, wyjeżdżamy, pomyślmy o tym, czy moglibyśmy wyjechać gdzieś. Mówi się o tych świętach, że to jest taki okres spotkań rodzinnych i rzeczywiście pewnie w większości tak jest, nawet tak jak pan tutaj powiedział, te wyjazdy, większa część to jest wyjazdy do rodzin właśnie, żeby wspólnie spędzić święta, do rodzin rozdzielonych z powodów zarobkowych, ekonomicznych. Coraz częściej to się zdarza, tak jak pan powiedział, tak. Właśnie Niemcy, Wielka tak, Brytania, prawda? Irlandia pewnie to są. Więc to też jest jakaś potrzeba bycia razem i czasem właśnie dopiero takie oddalenie daje nam możliwość naprawdę oderwania się od kłopotów życia codziennego, dnia codziennego i pobycia razem w zupełnie innych okolicznościach, które no, mogą być zarówno sprzyjające dla więzi, jak i nie, ale są na pewno jakąś odmianą, której czasami bardzo potrzebujemy. Czy tworzą się jakieś nowe zwyczaje świąteczne? Tak się nad tym zastanawiam. Czy pani jako etnograf widzi coś, co za jakiś czas ma szansę stać się taką nową tradycją? Z bliska to zawsze najsłabiej widać. Zobaczyć. Poza tym bardzo często dzieje się też tak, że to, na co najbardziej się buntujemy i przeciwko czemu się buntujemy, tak jak choćby bohaterowie tego naszego reportażu, później staje się tradycją, która jest uznawana za rdzennie polską. No, w przypadku naszym na przykład choinka była takim zjawiskiem, które przecież jest obecne w Polsce niecałe 200 lat, na początku była bardzo źle przyjmowana. A przyszła z Niemiec. Przyszła z Niemiec razem z kolonistami niemieckimi, była uważana za taki symbol właśnie okupacji, tej władzy zaborczej. No, w wielu domach się nie przyjęła bardzo długo. Podobnie było z gotowymi ozdobami choinkowymi, podobnie było z prezentami. Teraz nie wyobrażamy sobie świąt bez choinki, świąt bez prezentów. Więc być może coś, co no właśnie, nie wiem, chodzenie po sklepach, czy piosenki inne od tych tradycyjnych kolęd, za chwilę okaże się, że to jest też element naszej tradycji. Te wszystkie właśnie spotkania świąteczne, służbowe, czy w różnych kręgach takich przyjacielskich, wyjścia do pubów, które w wielu krajach są elementem tradycji, u nas często wywołują jeszcze takie no, głosy sprzeciwu, kontrowersje. Być może to wkrótce też będzie element właśnie tej tradycji, bo ona przecież cały czas się tworzy. A co jeżeli chodzi o kuchnię? Bo ja słyszałam o jednym niezwykle interesującym przypadku, kiedy podczas kolacji wigilijnej podano sushi. I jak się tak właściwie nad tym głębiej zastanowić, to ma to sens, dlatego że jest to danie postne. Jest to surowa ryba i właściwie mieści się jakoś w tym naszym kanonie wigilijnych potraw, gdyby to tak wszystko sobie przeanalizować. Słyszał pan o takich przypadkach, kiedy Polacy wyjeżdżający za granicę przywożą jakiś świąteczny zwyczaj, na przykład
właśnie z jakiegoś egzotycznego kraju kulinarnych? Nie, chociaż pewnie każdy by mógł coś takiego powiedzieć. Ja chciałem do tego, co pani przed chwileczką powiedziała o tych tradycjach, które pojawiają się, no, na przykład jarmarki adwentowe, zwane czasami bożonarodzeniowymi, które były absolutnie obce jeszcze kilka lat temu. Tak. Teraz się pojawiły, ale znowu w niepełnej takiej wersji, bo w krajach protestanckich, chcę tu dużo mówić, one są miejscem spotkań ludzi, tylko przy jakimś siedzeniu, przy gorącym grzanym winie, a na straganach jest tradycja, że można kupić tylko i wyłącznie ozdoby choinkowe, jakieś takie ozdobniki. U nas w większości tych jarmarków zamieniają się na bazary, że znowu można wszystko kupić pod hasłem jarmark bożonarodzeniowy. Jest fantastyczny oczywiście jarmark przypominający jarmarki te w Niemczech czy w Austrii, czyli jarmark chyba najwspanialszy w Polsce we Wrocławiu. Jest jarmark w Toruniu. Natomiast te jarmarki, które znam w innych miastach, one przypominają po prostu bazary, tylko są w drewnianych domkach i przy choinkach. Natomiast prawdopodobnie za parę lat, być może będzie to tradycja, w Niemczech, w Austrii ludzie wychodzą wieczorami do północy, bawią się całymi rodzinami. Ja chodziłem po jarmarkach w północnych Niemczech w zeszłym roku i tam nie można aż przejść między tymi alejkami. Tak dużo ludzi, są wszyscy uśmiechnięci, nie rozmawiają o polityce, rozmawiają o tym, gdzie wyjadą zaraz na narty albo skąd wrócili, piją grzane wino, nie ma pijanych ludzi, jedzą sobie te kiełbaski i to trwa do świąt, także w święta wchodzą w takim nastroju spotkaniowo-radosnym, chciałbym powiedzieć. Ja na naszym jarmarku widziałam ostatnio takie plastry rzekomo lecznicze, rozgrzewające. Nie wiem, czy to się mieści jakoś w kanonie bożonarodzeniowym. Ale właśnie jako prezent, czy jako co? No nie wiem, może po kolacji wigilijnej się komuś przydaje. Pani Małgorzata Kunecka. Tak, no pan wspomniał o tych jarmarkach, oczywiście tak i te iluminacje przecież też, to, że choinka w każdym dużym mieście, na głównym placu, na rynku, w pierwszy weekend grudnia przeważnie są włączane te iluminacje, ustawiona choinka, to też już jest taki element tradycji, że ludzie właśnie wychodzą z domu na miasto, przyjeżdżają często z okolicznych miejscowości obejrzeć te dekoracje i to jest taki czas właśnie, okazja do takiego spaceru, do spotkania z przyjaciółmi. Poza tym właśnie kalendarze adwentowe, tak mi teraz przyszło do głowy, to też jest tradycja, której u nas nie było. Teraz praktycznie wszystkie dzieci, które znam, czekoladki codziennie wyjadają i to odliczanie właśnie na ten wzór też właśnie protestancki, który też przyszedł do nas z Niemiec, jak najbardziej jest już chyba z taką tradycją od kilkunastu lat przynajmniej u nas znaną. No i też chyba robienie pierników, takie grupowe, takie właśnie ze znajomymi, w jakieś, czy rodzinne, to też jest coś, czego ja na przykład nie pamiętam ze swojego dzieciństwa, żeby się spotykać na pieczenie pierników, a teraz jest to dość popularne. Przeglądałam dzisiaj oferty wyjazdów bożonarodzeniowych, takich w Polsce, do właśnie różnych pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych. I w jednym z nich był właśnie punkt programu rodzinne pieczenie pierników i dekorowanie tych pierników. Także może rzeczywiście to jest jakiś nowy zwyczaj. W zeszłym roku został przeprowadzony taki sondaż przez Centrum Badania Opinii Społecznej, który pokazuje, że nie jest tak źle, jeżeli chodzi o kultywowanie tych tradycji w Polsce, bo składanie życzeń, spożywanie wigilijnych potraw, łamanie się opłatkiem, ubieranie choinki i obdarowywanie się prezentami to są te najpopularniejsze świąteczne zwyczaje i kultywuje je ponad 90% Polaków. 98% Polaków tak w ogóle obchodzi Boże Narodzenie. Myślę, że nawet jeżeli nie są ludźmi wierzącymi, to i tak obchodzą z racji tego, że to jest po prostu tradycja. W sondażu, o którym przed chwilą mówiłam, były też trzy najmniej popularne opcje i to było dzielenie się opłatkiem ze zwierzętami, zapraszanie na Wigilię osoby samotnej lub ubogiej, to szkoda trochę, bo to ładny zwyczaj, no ale też może trudne do przeprowadzenia, i przebieranie się za świętego Mikołaja. Co pani na to jako etnograf? Czy to jest dobry znak, że jednak te tradycje, które są ważne, bo wszyscy je pewnie pamiętamy z dzieciństwa, że one jednak mają się dobrze? Myślę, że to jest znak przede wszystkim tego, że jednak jesteśmy przywiązani do tradycji, nawet jeżeli w jakiś sposób, na przykład tutaj to z tego, co słuchaliśmy, z tych wypowiedzi, nie wynikało wcale, że moim zdaniem, że ludzie są zniechęceni świętami jako takimi, tylko tą otoczką, może właśnie tą komercją, i raczej czują pewną nostalgię do właśnie tych takich najbardziej tradycyjnych, zapamiętanych z dzieciństwa zwyczajów. Wydaje mi się, że
To jest jak najbardziej pozytywne, że mimo, że właśnie te święta już nie zawsze mają wymiar religijny, tylko taki bardziej kulturowy, że i czasem pewne symbole są bardziej już takimi znakami tylko, ale że ciągle ta tradycja, mimo że się zmienia, te elementy wciąż są żywe, są obecne. Skoro o symbolach mowa, to jeszcze jeden sondaż został przeprowadzony też w zeszłym roku. Pytanie było o to, co jest świątecznym symbolem. 59% ankietowanych odpowiedziało, że, jak się Państwu wydaje... Choinka. Oczywiście, choinka. Natomiast jeżeli chodzi o takie symbole typowo religijne, żłóbek, dzieciątko, Jezus, szopka, to odpowiedzi, które zyskały te symbole od 3% do 6%, także raczej... Ale pamiętajmy, że przynajmniej dla chrześcijan, dla katolików, to drugie święta Wielkanocne są ważniejsze z punktu widzenia religijnego. Odwieczny problem oczywiście wyższości jednych świąt nad drugimi, ale z punktu widzenia religijnego Wielkanoc jest ważniejszy. Tutaj się zapomina o religijnym stopniu. Porozmawiajmy jeszcze o tym, czego ludzie się boją podczas tych świąt nadchodzących. Słyszeliśmy, że boją się na przykład konfliktów przy rodzinnym stole, podczas rodzinnych spotkań. Jak tego uniknąć, skoro dzieje się tak, jak się dzieje? Ludzie są coraz bardziej podzieleni, to jest fakt. Rozmawiamy przecież, w gronie rodzinnym spotykamy się też przy okazji świąt. Często bardzo różni ludzie, którzy nie widzą się całymi tygodniami, miesiącami czasami, nagle siadają ze sobą przy jednym stole. No i o konflikt wtedy łatwo jak tego unikać. No łatwo jest o konflikt rzeczywiście przy tym świątecznym stole.